No to witamy Was w niedzielę 5 maja 2024. Zaczynamy rajza. A kaj jadymy? Celem jest miejscowość Połomia. Dobrze znano, koło Gogołowej, gmina Mszana, powiat wodzisławski. A tu mamy Aleja Dębowa w Chybiu. Jest godzina 8 rano. No i witamy już Was ze Zbytkowa. Tutaj stoimy na Orlenie. Żabki w strumieniu od 10 dopiero czynne. Także jakiś posiłek tutaj. I będziemy ci ślidali. Rzepak już trochę przekwito tutaj. Orlen nasz dzisiejszy sponsor chyba. A tutaj rzek. Cosik zauważył, takie dziwne opcje. Buł kanapki. Wrapy. Buł kanapki rzymło klapsznity. Po śląsku w ogóle. Dobra. Czekamy na jakieś jedzenie i jedziemy dalej. No to są my w Zbytkowie. Staro Feuerwehra. W przedszkole. Tu jest Feuerwehra nowo. Jest kamień pamiętnie od 630 lat Zbytkowa. No bo Zbytków to jest miejscowość na granicy prusko-austriackiej. Swego czasu my tu też byli. Jest kapliczka. 1870, no. Też staro. Poza Austrii. Sklep zawarty, nie? Jest kościół, nowiutki kościół. Wydzielony z parafii świętej Barbary w Strumieniu, chociaż chyba nie, bo to chyba filiał jest dali. Ale niedawno był budowany ten kościół, to jest parę lat. To tak będą te same lata co w Wiłownicy. Że jak sołtys ogląda, to pozdrawiamy. A jak my już do tej granicy powiedzieli, no to ta granica szła genau jak te drzewa, jak te strumy. Tak mniej więcej. Czyli za nimi już były Prusy. Tutaj mamy towarzystwo, burki. Ale burków się nie ma co bać. Bo burek by czuje, jak się go boi. Będzie jeszcze bardziej docielny. Właśnie. Można powiedzieć, że są my w strefie nadgranicznej. Chociaż tak czy inaczej są my w tej strefie, ale jeśli chodzi o granicę polsko-czeską. No, znak jest w Zabłociu już. Teraz tak, tak jak ta miedza idzie, to tu na lewo była Austria, na prawo tu Prusy. I granica. Jakiś beton jeszcze i na rzecz. Granica szła tak jak te strumy tutaj są. No, dużo. I
to szło tak, taki klin i potem tam się wracało. Taka oto ciekawostka historyczna. Być może tutaj jeszcze jakiś cokół z tego słupa jest. No to za duże. To jest za duże trochę, ale to jest kamień, to nie jest betyn. Kamień, no. W każdym razie słup się znajduje w parku w Pawłowicach. Przy kościele tam. W centrum. Tędy jeżdżę, bo tu to skracą tak. Tam jest tabliczka chyba zakaz wstępu. Teren prywatny, zakaz wstępu. Ale tam co to jest? Szczałka czy co to jest? Z której strony zakaz wstępu? O co się tu z tym? To tej tablicy tu nie było. Zakaz wjazdu, aha, to jest znak. A to... Słupek tam jest, ale do słupka też można dojść z innej strony. No wiem. No. A tu, a kto by cię tu wywalił też? Dobra. No ale jak jest zakaz? To jest zakaz. No. Do słupka i tak kiedyś trzeba będzie zajechać. Ale to do słupka można iść też z drugiej strony za drzewami, żeby nie widzieli. To już jest w innym kraju, to już... To już był inny kraj, to na pewno nie jest ich działka. Za drzewami. Chyba, że kupili. Las Kuziok. Koło Pawłowic. Jademy po Kesza. Pierwszego tutaj. Na tej trasie. Nigdy tą drożką tutaj nie jechał. Tutaj też my jechali fragmentem szlaku ewakuacji więźniów oświęcimskich. Marsz śmierci tutaj szedł. Także też historia dosyć mroczna, można powiedzieć. No to był marsz śmierci z Oświęcimia na Banchów we Włodzisławie Śląskim. To była ewakuacja obozu oświęcimskiego przed nacierającą ze wschodu Armią Czerwoną, tak zwanymi wyzwolicielami, ale nie będę się nad tym rozkminiać. No to są my w miejscu, kaj powinien być Kesz. Tam jest chałupa. Tam będzie wyjazd. Tak mi się zdo. Jakieś groble, prawdopodobnie tu jakieś stawy były. Nie widać tego, ale tu jest grobla. I ta droga też jest groblą. Staro droga, tak. Ponoć ta droga, którą my jechali wcześniej, to jest staro droga z Pawłowic do Bzia Zameckiego. Ten szlak ewakuacji więźniów oświęcimskich. Ale tu tych kopruchów je. A to je mucha akurat, ale żeru mnie miłosiernie. Właśnie, bo tu jest mokro. Mokro, ja. Tu już to już jest chyba Bzie. A więc sołectwo bodajże Jastrzębia Zdroju. Bo tu nie ma więcej. Nie widać Keszy? Tam jest gruba Pniówek. A tam z oddali widać Zofiówka, też gruba. One są praktycznie po sąsiedzku. Zofiówka, Pniówek i Borynia. To jest dawny Banchow we Bziu. Chyba to będzie tam. Banchow Bziu. Może i doszło w leś, ale urwek zrobić i tutaj pozostałości peronu. Nie widzę, to nie to tu były
dwie sztreki szły. Widać, że to tu zarosło pest. Chociaż prawdę powiedziawszy, to tu by szło nawet przejechać. Ale tego Bahnhofu szkoda. Tu już dali jest sztreka, co należy do gruby. A tutaj należała do PKP. Wszystko rozkradli, zniszczyli. Kwiatki jeszcze rosną. A kaj dawno rozkradli. Tutaj by szło, no, no i urbex zrobić. Co? Rzeczywiście. Ale cima tam jest. Jakoś żulownia tam w środku i nic więcej. Kurde. Ale tu jest kaflok, ta kasa biletowa. Aha. Tam se jakiś bezdomny koczuje. Taki potężny kaflok tam jest. Ale tam wygląda na to, że jakiś bezdomny tam koczuje. Ja? No. Nam by szło wleźć, ale mi się nie chce tam wejść. Tu jeszcze kwiatki są. Paprocie. O, tu jeszcze ślady PKP. Polska kraść pozwala. Jak to co nikierzy gadają? Co? Polska kraść pozwala. Tu jakiś artysta się popisał. Czy by też szło gdzieś? Też urbeksy by szło zrobić. Ja wejście. Też góra. Prawdopodobnie on był z góry zamieszkały. Kurde no. A tu co jeszcze? Haziel. Tak się mi zdorze tu pewnie tak jak... Tak ci to pokazuje, bo mi to coś ja nie mam załączone na razie. Jakiś przybytek też tu pewnie był. No i oczywiście burdel też musi być. Tam by kaj zajechał, tam jest jakoś dróżka. Aha. Tam by kaj zajechał, to widać, że to jest uczęszczane. Tam tu jeszcze trylinka gościa. Jakieś haszoki tu były. Co było? Haszoki. Haszoki? Mhm. Faktycznie. Pisze haszoki. Jakieś haszoki. Daj mi rynkę, muszę się tu napisać. Kurde, nie umiem pisać tak. Taki oto Dinkmal, po polsku pomnik. Ojczyznę wolną pobłogosław Panie. W
tym miejscu witano Wojska Polskie 4 lipca 1922. Czyli to już po powstaniach było. I z racji tego, że dzisiaj mamy 5 maja, to pewnie przewczorym tu jakoś uroczystość była. Bo te kwiatki są świeżo poskładane. Tu jest samorządowcy, NSZZ Solidarność, miasto Jastrzębie Zdrój, Nowa Kopalniane jakiś i też KWK, coś tam. Lewica. Nowa Lewica, proszę. Kto to składał? Jastrzębie Zdrój. Solidarność Zofiówka. Czyli samorządowa wspólnota. Czyli no różne organizacje. NSZZ Solidarność, nie. Tu nic nie ma. A tu jest dość ruchliwo, droga na Pawłowice tam. Dok. Tutaj mamy jeszcze pozostałość starej nazwy ulicy Świerczewskiego. To był komunista. Komunista, starogospoda zabytkowo, tak? Bziu Świerczewski. Jak ktoś pamięta, banknoty 50-złotowe, takie zielone za Polski Rzeczpospolitej Ludowej były. A Świerczewski to był zdrajca, bo walczył w wojnie polsko-bolszewickiej po stronie Armii Czerwonej. Taki był bohater. Dlatego tak gloryfikowali. Jest kościół we Bziu. Ładna druga krzyżowa jest. Dalej nie wyjdziesz. Mamy obrazki na drugą krzyżową. Aha. No, taką wielkość jak nasz. No, mamy sporo miejsca na ławki. Droga krzyżowa. Zażyte. Tam jeszcze ją. Musza się skończyła, to zabawnie. Tak, Maria. Są my na cmentarzu. W Bziu. I tutaj mamy grób ofiar Marszu Śmierci. Nie wiem, na jaką poręcz chodzi. Chyba na pewno nie o czym by tu mamy stary kościół w Bziu. Spróbujemy go obejść dookoła. 1 lutego 1942 roku w Bziu spłonął drewniany kościół, ogień strawił archiwa oraz całe jego wyposażenie. Spłonęły księgi metrykalne oraz dokumenty księgowe parafii. Zachowały się jedynie naczynia liturgiczne, ornaty, które są przechowywane na plebanii. Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach znajduje się część wyposażenia z tego kościoła drewnianego. Są to m.in. ornat z XVI wieku, kielich gotycki z 1505 roku, figura Chrystusa Zmartwychwstałego z pierwszej połowy XV wieku, tabernakulum z 1661 roku oraz obraz Ogród Mistyczny
z około 1450 roku. W 1943 roku Friedrich Thau odstąpił parafii należącą do dóbr dworskich murowaną gospodę, gdzie urządzono prowizoryczny kościół. Czyli to prawdopodobnie jest ta gospoda. I tak to funkcjonowało do 2016 pewnie. Obecnie urbex. Pytanie, czy można wleźć? Zobaczymy. Czy jest otwarte? Nie, jest zamknięte. Zawarte, zasada urbexu. Nie otwierajcie na siłę. Tak więc nie otwieramy na siłę. Ale Turek nie wiedział, że tu był gdzieś kościół. Nie wygląda ten budynek. Może tu? Nie, wszystko pozamykane. Nie włazimy. Zarośnięte to tu już dość pest. Au! Pokrzywy. Ale nie da się wleźć. Przez okna też nic nie zobaczymy. Bo są jakieś harbatę i nic nie widać. Chyba, że tutaj się to uda. Nie, nie uda. Więc troszkę lipa. Ale ja bym w życiu nie powiedział, że to jest kościół. To jest stara gospoda. Tutaj mamy dwór w Bziu obronny. Zaraz. Przypuszcza się go, wybudowano go około 1605 roku. Aż do roku 1714 był w posiadaniu rodziny Rostków. Po śmierci z ostatniego Rostka dwór aż do roku 1891 należał do rodziny Skrebieńskich, proszę. W latach 1891-92 dwór należał do adwokata Zaciborza Teodora Hochmana. 1892 do 1945 właścicielami dworu byli Wilhelm, a następnie Fryderyk Thau. Podczas II wojny światowej budynek uległ zniszczeniu, między innymi został zniszczony ozdobny szczyt elewacji zachodniej, a jego wnętrza zostały splądrowane przez żołnierzy Armii Czerwonej. Po zakończeniu wojny budynek przeszedł na własność państwa polskiego. W 1957 roku Bierzie zostało włączone do powiatu wodzisławskiego, a w rok później po długich staraniach władz prace remontowe ograniczą brak możliwości wykwaterowania dwóch rodzin zamieszkujących w ocalałej części budynku. Konserwator wojewódzki rozpoczął remont i odbudowę dworu obronnego. W wyremontowanym obiekcie miały znaleźć się siedziby biblioteki, świetlicy, punktu felczerskiego oraz przedszkole, a na pierwszym piętrze sala posiedzenia rady. Po zakończeniu remontu w części dworu uruchomiona została świetlica. Z powodu braku wykonawcy dopiero w roku 1967 w budynku otwarto ośrodek zdrowia. W roku 1972 Bzie zostało włączone do gminy Ruptawa, a 3 lata później wraz z Ruptawą do Jastrzębia-Zdroju. W roku 1973 odremontowanych pomieszczeniach dworu do użytku oddano przedszkole. W 2008 ze względu na wymogi przeciwpożarowe w budynku dobudowano dodatkową klatkę schodową. Wykonano termodynamizację dworu i odnowione elewacje, co właśnie widzicie. Dwór obronny w Bziu Zameckim w chwili obecnej jest jedyną zachowaną w tej części Śląska budowlą tego rodzaju. Podobne budowle znajdują się w Chudowie koło Knurowa i stanowią ruiny zamku, a także w Czechowicach-Dziedzicach i stanowią ruiny dworu. I to jest w Czechowicach-Dziedzicach tak zwany pałac Wilczków, dwór Wilczków.
niedaleko Pałacu Kotulińskich. Został wpisany ten dwór tutaj do rejestru zabytku 5 sierpnia 1966 roku. Proszę, czyli jest nawiązanie do zamku Wilczków w Czechowicach, Dziedzicach. Obecnie to są już ruiny, które zostały koło Centrum Edukacji Ekologicznej tam w Czechowicach, Dziedzicach, niedaleko Pałacu Kotulińskich i Kościoła Świętej Katarzyny. No to są moje tereny, Czechowice, Dziedzice. Las Kędra w Jastrzębiu Zdroju. Władzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Dajmy, gdy nam trafili na mszę. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne, które wspominałem, przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Bożej Częstochowskiej. Malutki kościółek. No dużo mniejszy jak nas. Są my w Jastrzębiu Zdroju. Słuchajcie, mamy tutaj ciekawy obiekt. Mianowicie na tym bloku kiedyś miał fliger wylądować i zrobiłby się taki penthouse, jak to nazywają. Generalnie rzecz biorąc, pewien polski detektyw, który robił w Niemcach, się tak zapragnął, że chciał coś takiego wybudować, nie skończył tego w roku 2000 bodajże. I tak to jest niedokończone, takie szkaradne dziadostwo. Chyba z nakazem rozbiórki, ale jakoś się tutaj tak ociągają, że lipa z tego wszystkiego jest. Ale jest to znane na całą Polskę. Taki fliger na blok miał wylądować. Jastrzębie Zdrój Górne, tutaj był Bahnhof. Obejrzymy go, raczej jego ruiny, bo wiemy, że kolej nie dociera do Jastrzębia, że to jest największe miasto w Polsce bez kolei. Są plany, żeby ją tu wznowić, ale to tylko plany. Tutaj jeszcze pozostałości po perunach, już nawet kostka zebrano, nawet płyty już wzięli, już się komuś przydały. Jastrzębie Zdrój Górne. T
Tu jakaś rampa też była. Pokorzymy jeszcze Stella, jak to jest droga z kostki granitowej. A tu powinienem ocenzurować to troszkę. Ankier jest. Jest. Tak, tam nie będę pokazywać dalej. Tak to zniszczyli dziady. Same wulgaryzmy. Mamy taki oto kościół. Świętej Katarzyny? Pomnik więźniów. Pomnik więźniów, tak. Dobra, jademy, nie? Ładny kościół, no coś się farba łupie. No, uści. Taki podobny do Ligockiego. No. Tutaj jest jakoś dróżka. Taki lasek w Jastrzębiu. Dobra. Cisnęmy dalej. I tam jest droga, którą my przyjechali. Chłopcze nas widział i się wrócił. Może myślą, że my jakie uchodźcy albo co. A może te dziołchy chcemy napadnąć, my taki dziołchy szły. Frelki. O. A tu taki wębus się zrobił. Tutaj coś i zasiute. Fajnie to wygląda. My też mamy zasiute. Garmin pokazuje, że my w ogóle nie jesteśmy na żadnej drodze. No. A tu się spokojnie tam przejechać. Dobra. Nie mogłem przejść nawet. Nie ma takiej tragedii. I kamy to wyjdziemy? Kaj? Szybowa i tam do Połomski, i tam ponoć Jekesz. A drugi jest tam przy kościele ponoć. On by mogli podjechać, bo on tam jest jeden. Zobaczymy. Co się? Kolano nie wiem. Kolano? No nie posmarowałam. Ketonalnie wzięty? No niestety. A widzisz. Nie posmarowałam. No jak nie poszmarujesz, to nie pojedziesz. Taki brzuski se tu rosną, cała kolonia. Słupków tu żadnych nie widać. Raczej nie będzie. Ale ja w tym lepiej. Czekaj. A tam charakterystyczna góra się wyłoniła. Wy nie widzicie, ale ja widzę Łysochora i tam się coś ćmi. Tak też. I tu jest Jastrzębie. To jest Jastrzębie, miasto. Taki dziewiczy teren troszkę. I wylezymy na ulicę Szybowa, ja? A tu by jeszcze szło mieszkać.
tak jak tam ci w tej chałupie, to ja, ale ja nic nie widzę. A tam jest genał Łysochora. Troszkę tak by się tam śmiło. Ale najnowsza prognoza jest taka, że ma nic nie być jednak. Zobaczymy. Bo mnie czasami w połomi lubią chytać burze właśnie. Chociaż tam, tu jest trochę inny klimat niż u nas. To nie, tu Micio coś mnie tam po nodze, a się mi oddarzył tutaj. Ale już go przylepił. Tak się mi przypomina, jak my z Hanysem na kole jechali, to też do takiego lasu my tam wjeżdżali, to też takie dziwicze tereny były. Z panem Frankiem z kanału Na Kole Po Śląsku oczywiście. Pozdrawiamy wszystkich oglądających. Pana Wojtka z Pisarzowic. Pana Franka. Wszystkich oglądających tam. Pana z Andrychowa. Takiego bardziej fana kolei. Lucjan chyba się nazywa. Też pozdrawiamy. Tu jakoś dacza sobie ktoś postawił. No i dobre miejsce pana dacza. Niby miasto, a jednak taki dziewiczy teren, który te oby w górach. Też jakoś z ogroda jest. Co to tu jest? A, maszt od sztromu. Już blech się mi poluzował. Dobra, trzeba się wyśmieć. Będzie asfalt. Piosek. Garmin załapał. No tu jak się gajzy będą jeszcze. Sztreka. Tak, oto kapliczka. No, widać, że ktoś i tu oto dba. To jest wybielone tutaj. Matka Bosko. Czuć, że świeżo wybielone. Ktoś i tu bielił. Taki... Kurde, co by to było? Kamienie czymś pomazane. Farba olejna tutaj, ale to też jakoś i farba będzie. Piękna ta piszka. W takim miejscu by to się mi podobają. A tam w oddali widać hołda po chwacie. Tak, są my Biaszczymby, niedaleko Gruby Jas. Szymbie. Kościół rzymskokatolicki świętej Barbary i świętego Józefa. Drewniany. Bardzo fajnie zachowany.
Szkoda, że się nie dobić do środka. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Pamiętaj o miód. Tu pewnie jeszcze jak była fojera na rezurekcję robiono. Co my tu mamy? Ołtarz polowy. Matka Bosko. Więzi pępki tutaj. To co tu jest na tym obrazie? Jan Paweł II. Taka grota. I piękny kościół widać. Już połomia kościół nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Byliśmy na cmentarzu. Jutro jest rocznica Geburtstagu naszego wujka. Miałby 62 lata. My przy zalewisku w Połomi, tam widać odkąd droga była robiona tutaj, podnoszono i to wszystko było robione na koszt kopalni. A konkretnie chodzi o gruba Jasmos, czyli Jaszczębie Moszczenica. To się stało tak, że Dolina Szotkówki poszła na dół i zrobiło się zalewisko. I to dalej siado. Co? I to dalej siado. Ale jak ta chałupa jak krzywo, ja pierdzielę. No nie? Tam do łazienki pod Kępkę. Ja z izby do izby pod Kępka. Tutaj są my w Połomi, tu kiedyś były chałupy. Tu też kiedyś były chałupy. Ale nie wiem, czy to będziecie widzieli. Tam jest kąsek masztu od sztrumu i on tak ledwo wyskoczył. Wszystkiemu winna jest ta gruba tutaj. Oni to tu zasypują. Jest kajsi rzeka Szotkówka przez to przepływo. Ale siado ten teren niesamowicie. Tam jest chałupa już też wysiedlona, widzę. Ta pewnie też tu będzie za niedługo wysiedlona. Krzywe te chałupy jak piorun tu są. Wcale się nie dziwię, bo cały czas osiado.
nawet tę drogę podnosili, ale woda już tu podchodzi. Masakrycznie to tu jest. Niby kopalnia ma to zasuwać tutaj. Chyba zasuwają faktycznie. Są my w Jastrzębiu, Zdroju, ale bardziej konkretnie w Moszczynicy. Tam jeszcze widać napis na Bahnhofie, na dawnym Bahnhofie. Moszczynica Śląsko. Siłownia, siłownik, agregat. No. Jeszcze klub motocyklowy. Ogniowe rozpoczęcie sezonu motocyklowego 11 maj 24. Otwarcie w Ramstein Żulny. Aha, klub motocyklowy tu ma siedziba. W sumie nawet dobrze. I tam były glajzy, ale już to nie wróci, bo już wiadukt co był, już jaginał zlikwidowany. Tutaj chyba fojera będą polić, a tu wędzak taki mają zrobiony. Też fajnie. Lepiej, żeby kto o to odwołał, żeby się to nie rozwaliło. Oto wszem i wobec wiadomo, że będziemy wjeżdżać na pewną trasę rowerową, którą pojadymy aż Kajśku ze Bidowicą. Żelazny szlak rowerowy. Zielony most. Tutaj też było kręcone z TVN-em. Pan Franek kręcił z panią Dorotą Gardias. I zielony most. No i my cisnemy żelaznym szlakiem rowerowym do Zebrzydowic. Nie będę tego może aż tak nadto pokazywał, bo już były poprzednie filmy. Także naprawdę super trasa, super pomysł. Nic tylko chwalić, a tam jest gruba Moszczynica, bo my są w Moszczynicy. A tam Kaj jest sklep Super Koło ponoć. Kaj wypożyczają elektryki. No to wjechaliśmy w Kończycach Małych na drogę do Czech. To, że my jademy teraz w stronę Chałupy. Do Czech się tamtędy jedzie. Prosto. To, że tutaj most jest robiony, autem nie przejedziecie, ale rowerem się jeszcze do na Piotrówce no, robią most. To jest taka sztajfa, a damy radę. Troszkę tych sztajfów do Krupna jeszcze będzie. 8%. No proszę. A co na to Garmin? Garmin go do 7%. Thank you.
było z elektryka kupić. Po lewej stronie mamy krzyż kapitana Cezarego Hellera. To był brat generała Józefa Hellera. Cezary Heller zginął śmiercią bohaterską w obronie ziemi śląskiej w czasie najazdu czeskiego 26 stycznia 1919. Ale o tym nikt nie pamięta, oprócz lokalnych. W Warszawie nie pamiętają o takich sprawach. Nie chcą. Mają to w życiu. Kościół Wanielicki w Pruchnej. Stary krzyż tutaj jakiś mamy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste. Chryste, i błogosławimy Ciebie. Albowiem przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Czyli to się tak godo, jak jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Jak kto chodzi do kościoła, to wie, nie? Ja chodzę. Co nikierzy nie chodzą, mają to, nie powiem, kaj. Ale ja chodzę i... O! Egipko! Ja myślał, że loda zje ma tu dupa. Co? Ja myślał, że loda zje ma tu dupa. Już ostatnie kilometry. Stówki nie będzie, ale mi tam na kilometrach nie zależy. Kiedyś ja, ale... Teraz już to mam gdzieś. Ale tu już się fest chłodno zrobiło. Może od tej krzywopy. Też by się przydał lifting tej drogi. To nasza dzisiejsza rajza dobiega końca. Już my są w Bronowie, w naszych pięknych okolicach, w których mieszkamy. Nasz las. Ćwierkanie ptoszków, a rano jeszcze lepiej ćwierkają. Rano jeszcze lepiej ćwierkają. O 5:00. Maj, tutaj mamy pozostałość po wystrzałach, jak szukali wąglo. Miała być gruba w Iłownicy, nic z tego nie wyszło. A może i nawet dobrze. Może i źle, i dobrze. No. Jakby była gruba, no to byłaby robota jakoś, nie? Ale i też były szkody górnicze. Ale to już nie nasza sprawa. No już nie nasza. My na to wpływu nie mamy. No cóż, tym oto pięknym akcentem optymistycznym z Wiślanej trasy rowerowej, z której za chwilę zjadymy tam, w tamte tereny. Godą mi wszystkim, czym cieszę, i do zaś. Majówka się nam udała.